Siemanko wszystkim, Piotr Bołfa, Matka Polska, w pogoń za sumem. Witam Was kolejny raz na moim kanale. Dzisiaj taki wyjątkowy odcinek. Przyjechałem specjalnie na Dodrę, żeby zobaczyć, jaki jest stan wody. Bo za kilka dni dosłownie zbliża się obóz pierwszy wrześniowy w tym roku, gdzie będę gościł aż 6 osób. A jako, że ostatnio przez Odrę przeszła bardzo duża woda, chciałem zobaczyć po prostu, co się na wodzie dzieje. I korzystając właśnie z tej okazji, że przyjechałem na Dodrę, no chciałem Was poinformować, część z Was już pewnie wie, ale został złowiony nowy rekord Polski. Oczywiście nie myślę tutaj o rybie 264 cm, która została zabita niedawno i o której było tak głośno. Myślę, że tutaj nie ma sensu poruszać tego tematu. Wszystko zostało powiedziane. Chłopaki, którzy to zrobili, mam nadzieję, że troszkę ich to ruszyło, że wiedzą, co zrobili. Zabicie tak wielkiej ryby rekordowej, która jest no, naszym bogactwem, można powiedzieć, narodowym, naszych rzek, zbiorników, naszych wód, skończyła po prostu na rynnie. Także mam nadzieję, że to jest nauczka dla, nie tylko dla nich, ale dla wielu wędkarzy. Ryba nie została złowiona w miejscu, w którym rzekomo podawały portale społecznościowe i informacyjne. Ryba została złowiona na zbiorniku Rybnik i wiem to z bardzo dobrych źródeł. Jakiś czas wcześniej panowie, którzy złowili tego suma 264 cm, złowili równie dużą rybę, która ważyła 94 kg. Z tego, co mi wiadomo, również została zabita. Także no nie fajna informacja, ale została złowiona w Wiśle ryba, która została oficjalnie rekordem Polski. Została zaakceptowana przez Wiadomości Wędkarskie, przez Wędkarski Świat i złowił ją Mateusz Kalkowski, mój kolega serdeczny z jednej ekipy. Co prawda on reprezentuje Savage, ale gramy do jednej bramki i za chwileczkę do niego zadzwonię. Chciałbym z nim pogadać, żebyście usłyszeli, w jakich okolicznościach została ryba złowiona, jaką metodą, w jakim miejscu, może nie dokładnie, ale charakterystykę ewentualnie wody, z jakiej ryba pobrała. I tak ogólnie chciałbym z Mateuszem pogadać, bo uważam, że 261 cm na nasze polskie warunki to jest naprawdę o wyczyn i jeszcze tym bardziej z mazowieckiej Wisły. Także za chwileczkę dzwonię do Mateusza. Tutaj myślę, że jeszcze warto wspomnieć o tym, żeby film ten dotarł do jak największej ilości ludzi, do jak największej ilości osób, żeby może w końcu PZW wprowadziło górne wymiary ochronne dla wielu gatunków ryb. Nie myślę tutaj tylko o sumie. Myślę, że ten sum, który został zabity, jest dobrym przykładem tego, że warto ryby wypuszczać i że trzeba takie ryby wypuszczać. Bo jak sami widzicie, nie trzeba naprawdę jeździć na Ebro, na Pad, czy do Francji na Rodan, żeby móc złowić taką rybę, żeby była szansa złowić takie ryby. Bo jest taka szansa, tylko po prostu należy zadbać o te nasze wody. I jak widać, Mateusz udowodnił to, że takie ryby są. Także apeluję do Was, udostępniajcie proszę ten film. Niech dotrze do jak największej ilości osób. Może związek również przemyśli sprawę i pomyślą naprawdę o wprowadzeniu górnych wymiarów ochronnych, bo jest o co walczyć. Także naprawdę apeluję, proszę Was, udostępniajcie ten film. Niech dociera do wszystkich ludzi i niech ziemia zadrży. Tymczasem docieram na główkę. Zaraz zobaczymy stan wody i za chwilkę dzwonię do Mateusza. Postaram się telefon trzymać blisko głośnika w kamerze, żebyście cokolwiek słyszeli. Jeśli będzie słabo słychać, to postaram się wkleić po prostu napisy do tego filmu. Halo? No siema Mateusz, Piotrek z tej strony. No siema, siema. No cześć Byku, słuchaj, dzwonię, jesteś w tej chwili na żywo. Mateusz, słuchaj, mam pierwsze pytanie takie, no to jak to jest, powiedz mi, złowić największą rybę w Polsce? Złowiłem tą rybę na powierzchni. No? To zbladłem. No właśnie. Największego suma, jakiego widziałem wcześniej, to miał 2 metry 52 cm złapany na padzie. No ale to jak zobaczyliśmy, no to żeśmy we trójkę na łodzi zbledli i w ogóle no szał był później, jak go podebraliśmy, taki, że szczęście niewiarygodne. No dobrze. To chyba widać na live, którego zrobiłem. No tak, tak, no tam było widać radość niesamowitą. A powiedz mi, Mateusz, ogólnie wierzyłeś w to, że takie ryby są u nas w Wiśle? Na tym moim odcinku wierzyłem w rybę 250+, ale nie wierzyłem, że będzie tak wielka ryba jak ta. No tak, bo generalnie tutaj może nie każdy wie, ale ryba została złowiona na mazowieckim odcinku Wisły.
I o dużych sumach raczej się słyszało gdzieś tam w okolicach Płocka, tak? Tutaj dokładnie na, tak. Tu gdzieś w okolicach tam, gdzie ty łowisz, ja doskonale wiem, gdzie wędkujesz mniej więcej. No też powiem ci szczerze, nie spodziewałem się aż tak wielkiej ryby. No ja tak samo. Także naprawdę ogromny szacunek. Powiedz mi, mógłbyś powiedzieć w kilku zdaniach genezę ogólnie tej wyprawy? W sensie jak to było, czy ty ją wcześniej jakoś namierzyłeś tą rybę? Jak to ogólnie wyglądało? Jeżeli chodzi o miejsce, to wcześniej w tym miejscu wychodziły mi wielkie ryby. Mhm. Jedna prawie zarysowała się na 2,5 kratki na live-scopie. Masakra. Ale wydaje mi się, że ta była po prostu większa. Aha, okej. Okay. Większa, bo dokładnie się ta nie narysowała nam, jak zaczęła wychodzić do zestawu. Aha, czyli ty tak na samym początku do końca nie wiedziałeś tak naprawdę, jak wielka to jest ryba? No nie, bo on pojawił się w kamieniach, wiesz, i nie było dokładnie całości, było widać, tak? Aha, rozumiem. No. Było widać tak mniej więcej na 220-230, ale później już dopiero właśnie jak zobaczyliśmy go na powierzchni, to zrobiło ogromne wrażenie. Jasne, zestaw nam wchodził w kamienie i zaczynało wszystko ginąć i on właśnie podszedł w tych kamieniach, wziął. Aha. W samej główce praktycznie. No. Aha, czyli bo miałem właśnie następne pytanie tobie zadać, z jakiego miejsca, w sensie, wiesz, no nie chodzi mi konkretnie, żebyś podawał miejsca, ale charakterystykę miejscówki, to była jakaś klatka, tak? Tak. W klatce, w główce, za główką wziął. Aha, rozumiem. Na spokojnej wodzie, same kamienie. A jak głęboko było tam? 4,5-5 metrów mniej więcej tam się rysowało i wychodziło do góry, bo trochę wpływaliśmy właśnie delikatnie na główeczkę. Aha, w ten sposób. No dobra, a powiedz jeszcze mi metodą oczywiście wertykalną, jakbyś mógł powiedzieć, co było, jaka przynęta była? No to były rosówki. A, rosówki. Rosówek. Ale on to było na jakimś klonk teaserze? Na czym to było? Czy to... To było na tym, na Westę od Handmade. Aha. Rafał Dropiński, tak? Rozumiem, rozumiem. Na tej Westę. No to fajno, to generalnie to wiesz, no biorąc pod uwagę to, jak te duże ryby są sprytne i jak wiesz, jak potrafią podchodzić do łowienia wertykalnego, no to generalnie podwójny szacun, bo złowić takiego byka w Polsce na metodą wertykalną przy użyciu kwoka to jest masakra, nie? I niesamowite było to, że on w ogóle się nie czaił. Tylko podszedł. A no właśnie, bo miałem właśnie się też pytać, w jaki sposób ta ryba, czy ona się tam jakoś długo czaiła, czy nie, faktycznie... Nie, wyszła po prostu i w momencie, kiedy była już pod zestawem, od razu wzięła, tak? Kurde, niesamowite. Zassała całość od razu. Branie było takie, że on zastał, popłynął trochę do przodu i dopiero jak go mocno zaczęliśmy zacinać, to wtedy zaczął odjeżdżać. Aha, i sam hol? Jak długo trwał hol? Ponad 40 minut, no wojna była, trzeba go holowaliśmy, no. Aha, a powiedz mi, wędziska jakie używałeś tam wtedy, rozmiar okołowrotka? Matkata. Aha, czyli wędziska... Matkat inline, ten 210 cm. A, to inline mówiłeś, tak? Tak. O, i wędzisko dało radę bez problemu? Dało radę, tak. No to super, a okołowrotek jaki tam miałeś podpięty? No akurat tutaj miałem okumę komodo, powie. Aha, okej, pytam, wiesz, o takie rzeczy, bo wiem, że pewnie gdzieś tam się będą ludzie zastanawiać nad tym, jaki to był sprzęt. Plecionka też, jaka grubość mógłbyś tam podać, średnicę? To była LBS-ów 150. Aha, okej. Okay. Gruba strasznie była taka pleciona. I oczywiście przypon regenerator z Savage'a pewnie prawdopodobnie. Tak. 1,05 ten. A, 1,05. 52 kilo wytrzymałości. O, to właśnie ja sobie też teraz wziąłem, wiesz, do testu, zobaczymy to mono, ale no z tego co widzę, że bez problemu da radę sobie. No dobra, słuchaj Mateusz, ja nie będę ci więcej zawracał głowy. Tutaj jeszcze takie pytanie do ciebie. Co uważasz o wprowadzeniu górnych wymiarów ochronnych? No bo myślę, że słyszałeś ostatnio o tej rybie 264 cm, która została zabita. Tutaj... No jak najbardziej. Sumy powinny być chronione, ponieważ to są ryby, które żyją najdłużej u nas w polskich wodach. No i te największe ryby to są pomniki przyrody i powinny być chronione. No, także słuchajcie... Nie powinno ich się zabierać. Dokładnie tak. Także, no co... Dzięki Mateusz w takim razie za telefon, gratuluję raz jeszcze. Myślę, że poprzeczkę żeś postawił na tyle wysoko, że długo, długo będziesz sobie widniał na kartach rekordu Polski. No i co? Dodam na koniec, że w tym roku widziałem rybę, która miała prawie 3 kratki. I to nie jest jakiś farmazon. Ja wierzę, Mateusz, wierzę w takie ryby, bo wiem, że tutaj na Odrze chłopaki u nas też na odcinkach śluzowych takie ryby widywali na 3 kratki. No i chłopaki ze Szczecina również też mają ogromne ryby tam. Także ja wierzę, że na Wiśle, jak złowiłeś 260, myślę, że ten próg 300 cm może ziebło mniej, jest szansa złowić. Dokładnie. Także dobra, to dzięki serdecznie Mateusz, pomania w takim razie i trzymaj się na razie. Cześć. Ryba 260 plus. Wyczekana. Przez całą moją karierę marzyłem o mojej wiślanej mazowieckiej 250,
a złowiliśmy 260. Wypuszczamy do wody tą wielką rybę. Wielką kijankę. Mamy jeszcze dubbing. Jest, poszedł ładnie. To jest to, emocje na Wiśle. Mateusz Kalkowski, zapraszam. Myślę, że większość informacji takich szczegółowych, żeście usłyszeli. Trzeba wprowadzać naprawdę te wymiary ochronne, górne. Trzeba zrobić wszystko, żeby PZW coś z takimi rzeczami zrobiło, bo tu mówię, nie chodzi tylko tak naprawdę o sumy, tu chodzi tak naprawdę o wszystkie gatunki ryb w naszych polskich wodach. To są znakomici reproduktorzy. Nie słuchajcie się ludzi, opinii, którzy twierdzą, że dobrze, że ktoś zabił suma takiego i takiego, bo on zjada całą rybę. Nagrywałem o tym kiedyś odcinek, jeżeli ktoś go nie widział, to zapraszam do obejrzenia filmu na ten temat. Ryby te występują w naszych wodach w Polsce od zarania dziejów, nie są w żaden sposób szkodnikiem. Mogą wyrządzić szkodę tak naprawdę w niewielkich wodach, gdzie zostały sztucznie wpuszczone, zarybione, gdzie ktoś nie miał pojęcia na ten temat. W rzekach w żaden sposób sum nie niszczy ekosystemu, nie niszczy populacji ryb. Powiem więcej, to są zjadacze, to są takie śmietniki wodne, zjadają słabe ryby, chore ryby. Także naprawdę nie słuchajcie się tych bzdur, to są jakieś totalnie wymyślone, z palca wyssane jakieś informacje, powielane głupoty. I cóż, proszę Was raz jeszcze, udostępniajcie ten film, myślę, że to jest taka sprawa, która dotyczy nas wszystkich. Niech ten film dotrze do jak największej ilości osób, zobaczcie jak wspaniałą pasją jest łowienie sumów. Jakie to jest uczucie wypuszczać tak wielką rybę złowioną w Polsce, a ryba, która no, niestety skończyła jak skończyła, myślę, że będzie takim dobrym przykładem, w cudzysłowie oczywiście mówiąc, do tego, żeby coś w tym polskim związku i w tych wymiarach zrobić i walczyć o to, żeby było po prostu lepiej. Także z mojej strony to wszystko. Na sam koniec mogę powiedzieć, że już niedługo będzie kolejny film instruktażowy, również z wyprawy. Lada moment będzie wyjazd na obóz. Oderka, jak sami widzicie, w stanie lekko podwyższonym, ale dającym możliwości łowienia, nie wylewa na łąki. Tymczasem kończę. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce nad wodą. Na razie.